Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Patryk Osik, a dzisiaj do was przychodzę z wiadomością, którą na pewno słyszeliście. Otóż, dzisiaj oficjalnie PZPN potwierdził, że Fernando Santos zostaje zwolniony. Tak, jest to prawda, no pomimo tego, że miał jeszcze kontakt do listopada. To jednak Cezary Kulesza zdecydował się go zwolnić już teraz, a konsekwencją tego będzie fakt, że będzie musiał on mu zapłacić pensję za kolejne 2 miesiące, gdyż właśnie ten kontakt był do listopada. Jeśli chodzi o grę za Fernando Santosa, to reprezentacja oczywiście nie radziła sobie zbyt dobrze. Najpierw przegraliśmy z Czechami 3-1, fatalna porażka, 2 gole w 5 minut. Później jeszcze gol Damiana Szymańskiego, który nic niestety nie dał. Później cieszyliśmy się z wygranej z Albanią i z Niemcami, co poskutkowało przegraną z Mołdawią 3-2. Najbardziej historyczną porażką w historii reprezentacji Polski, no gdyż pierwszy raz w historii przegraliśmy z reprezentacją Mołdawii, to też mówiłem w jednym z shortsów. Ostatnio, w zeszłym tygodniu, odbył się mecz z Wyspami z Albanią. Wyspami owczymi Polska wygrała 2-0, takie słabe zwycięstwo. Zależy jak to oceniać, dla mnie gdyby nie karny mogło być ciężej. I potem przegrała wyjazdowy mecz 2-0, który już tutaj przesądził o losie Fernando Santosa. Kto natomiast będzie nowym selekcjonerem? Jeśli chodzi o najbardziej prawdopodobne kandydatury, no to mamy tutaj Marka Papszuna, czyli byłego trenera Rakowa Częstochowa, Michała Brobierza, obecnego trenera selekcjonera reprezentacji U21 i Macieja Skorży, czyli byłego trenera Lecha Poznań. Jeśli chodzi o Marka Papszuna, już od jakiegoś czasu pozostaje bez pracy po odejściu z Rakowa Częstochowa. Warto podkreślić, że już po pierwszym sezonie prowadzenia Rakowa udało mu się awansować do pierwszej ligi, a następnie 2 sezony później awansował do Ekstraklasy, gdzie udało mu się utrzymać i w sezonie 2022-2023 udało mu się zdobyć pierwsze mistrzostwo Rakowa w historii. Jeśli chodzi o kolejnego, Michała Probierza, jak mówiłem wcześniej, jest on obecnie selekcjonerem reprezentacji U21, która w ostatnim czasie zalicza dobre występy w eliminacjach do Mistrzostw Europy do lat 21. No między innymi ta wygrana 3-0 z Kosowem. Nie tyle wynik, a styl gry bardzo się chwali. Jeśli chodzi o sukcesy klubowe, no to on wygrał 2 razy Puchar Polski, raz z Jagiellonią i raz z Krakowią. 2 razy Super Puchar Polski, raz z Jagiellonią i też raz z Krakowią, a także w sezonie 2016-2017 udało mu się zdobyć Mistrzostwo Polski. Oczywiście z Jagiellonią Białystok. Ostatni z wymienionej trójki kandydatów, czyli Maciej Skorża, to były trener Lecha Poznań. Jeśli chodzi o sukcesy, to udało mu się zdobyć 4 razy Mistrzostwo Polski, 2 razy z Wisłą Kraków oraz 2 razy z Lechem Poznań. 3 razy Puchar Polski, 2 razy z Legią Warszawą, 1 raz z Dyskobolą Grodzisk Wielkopolski oraz 1 raz Super Puchar Polski z Lechem Poznań. Wygrał także Ligę Mistrzów w AFC w poprzednim sezonie, prowadząc, no i dalej prowadzi, japoński klub Urawa Red Diamonds. Czy są to dobre kandydatury? Ocenę pozostawiam wam. Jeśli chodzi o moją ocenę, powiem to pod koniec tego filmu. Ja tutaj bardziej chcę się skupić na sukcesach, które odnosili, bądź odnoszą, albo przyjrzeć się stylowi gry właśnie tych trenerów, kandydatów. Jest również niewielka, choć jest szansa, że selekcjonerem może ponownie zostać albo Adam Nawałka, albo Czesław Michniewicz. Czy można się spodziewać powrotu któregoś z nich? Myślę, że nie. Chociażby dlatego, że na przykład Adam Nawałka, pomimo wielkiego sukcesu w 2016 i zbudowania mocnego zespołu, pozostaje bez pracy od 2019 roku, kiedy został zwolniony z Lecha Poznań. Podczas kadencji w Lechu Poznań nie udało mu się powtórzyć sukcesu reprezentacji, no i skończyło się to jego odejście. Natomiast Czesław Michniewicz ze względu na aferę premiową bardzo stracił w oczach PZPN, więc na jego powrót szanse również są nikłe, jak nie zerowe. Nawet pomimo drobnego sukcesu, jakim było wyjście z grupy na Mundialu w Katarze. I tak się prezentuje lista potencjalnych kandydatów, oczywiście z pominięciem Michniewicza i Nawałki, bo zaznaczyłem, że na ich powrót są bardzo niskie szanse. No, który z nich według was byłby dobrym wyborem? Czy któryś z nich byłby w stanie odmienić grę naszej reprezentacji?
Zapraszam oczywiście do podzielania się swoimi opiniami w komentarzach. Ja natomiast uważam, że każdy z wymienionych kandydatów byłby lepszy niż Santos i mam szczerą nadzieję, że niezależnie od wyboru będzie choć trochę lepiej, no i uda nam się awansować na Euro z poziomu baraży, na które zdecydowanie czeka nas Estonia najprawdopodobniej, a jeśli chodzi o mecz finałowy, to wszystko zależy od meczu Walii z jednym z rozlosowanych drużyn. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, zapraszam do ocenienia filmu, no i oczywiście do subskrypcji. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć! Let's have a bit of fun till I die.